Star Wars The Old Republic. Revan. Drew Karpyszyn. Wydawnictwo Amber. Przekład Jerzy Śmiałek, Grzegorz Cielung, Aleksandra Jagiełowicz. Prolog. Tutaj mrok jest wieczny. Nie ma słońca, nie ma świtu, tylko wieczny mrok nocy. Jedyne światło pochodzi od rozwidlonych języków błyskawic, wybuchających dziko między chmurami. Ich śladem niebo rozdziera grzmot, uwalniając strugi ulewnego zimnego deszczu. Nadchodzi burza i nie ma dokąd uciec. Revan otworzył oczy. Straszliwa groza koszmaru obudziła go po raz trzeci z rzędu. Leżał bez ruchu, w ciszy, skupiając się na swoim wnętrzu. Próbował uspokoić bijące serce, bezgłośnie powtarzając początek kodeksu Jedi. Nie ma emocji, jest spokój. Poczuł wreszcie ogarniający go spokój, kiedy przegnał nieracjonalną grozę jego snu. Wiedział jednak, że nie powinien jej lekceważyć. Burza, prześladująca go za każdym razem, gdy tylko zamknął oczy, była czymś więcej niż tylko koszmarem. Przywołana z najgłębszych zakamarków umysłu, musiała mieć jakieś znaczenie. Chociaż stale próbował, Riven nie potrafił odgadnąć, co też jego podświadomość próbowała mu powiedzieć. Czy było to ostrzeżenie? Dawno utracone wspomnienia? Wizja przyszłości? A może wszystkie te rzeczy naraz? Starając się nie obudzić żony, wstał z łóżka i poszedł do łazienki, żeby ochlapać twarz zimną wodą. Kątem oka zobaczył swoje odbicie w lustrze i uniósł wzrok, by się sobie przyjrzeć. Nawet teraz, 2 standardowe lata po odkryciu swojej prawdziwej tożsamości, wciąż miał trudności z myśleniem o postaci widzianej w lustrze jako osobie, którą był, zanim Rada Jedi przywróciła go jasnej stronie. Riven. Jedi, bohater, zdrajca, zdobywca, łotr i zbawca. Był tym wszystkim i nie tylko tym. Był żywą legendą, wcieleniem mitów i baśni, postacią właściwie historyczną. W lustrze jednak widział tylko zwykłego człowieka, który nie spał przez 3 noce. Zmęczenie zaczęło być wreszcie widoczne. Jego trójkątna twarz stała się szuplejsza, bardziej wydłużona. Blada skóra tylko podkreślała ciemne kręgi pod głęboko osadzonymi oczami. Oparł dłonie po obu stronach umywalki, pochylił głowę i westchnął ciężko. Długie do ramion czarne włosy opadły, zasłaniając mu twarz jak ciemna kurtyna. Po chwili wyprostował się i odgarnął włosy z powrotem na miejsce palcami obu dłoni. Poruszając się cicho, wyszedł z łazienki i przez niewielki salon wyszedł na balkon. Tam w końcu się zatrzymał, by popatrzeć na niekończące się gmachy planety miasta Coruscant. Ruch nigdy nie zamierał w stolicy galaktyki, a szum śmigających wokół promów wydawał się Rivanowi dziwnie kojący. Wychylił się przez barierkę tak mocno, jak tylko mógł, ale i tak nie był w stanie przebić wzrokiem ciemności na tyle, by dojrzeć znajdującą się setki pięter niżej powierzchnię planety. Nie schacz, nie mam ochoty sprzątać mokrej plamy. Odwrócił się, słysząc dobiegający zza jego pleców głos Bastili. Stała na progu drzwi balkonowych, zawinięta w kołdrę, by ochronić się przed nocnym chłodem. Jej długie brązowe włosy, zazwyczaj związane na czubku głowy i tworzące krótki kucyk, teraz zwisały luźno, splątane podczas snu. Blask miasta tylko częściowo oświetlał jej twarz, ale Riven wyraźnie widział, jak wykinał usta w szelmowskim uśmiechu. Chociaż najwyraźniej żartowała, na jej twarzy rysowała się autentyczna troska.
Przepraszam, powiedział, cofając się od barierki i odwracając w stronę żony. Nie chciałem cię obudzić, musiałem się po prostu przewietrzyć. Może powinieneś porozmawiać z Radą Jedi? Zasugerowała Bastila. Mogliby ci pomóc. Chcesz, żebym poprosił Radę o pomoc? Powtórzył. Chyba wypiłeś zbyt wiele tego koreliańskiego wina do obiadu. Są ci cenni, upierała się Bastila. Gdyby nie ty, Darth Malak zniszczyłby Republikę, wyeliminował Radę i wybił niemal wszystkich Jedi. Mają wobec ciebie dług wdzięczności. Rivan nie odpowiedział od razu. Mówiła prawdę. To on powstrzymał Malaka i zniszczył gwiezdną kuźnię. Ale to nie była taka prosta sprawa. Przedtem Malak był uczniem Rivana. Sprzeciwiając się woli Rady, razem poprowadzili armię Jedi i żołnierzy Republiki przeciw mandaloriańskim najeźdźcom zagrażającym koloniom w zewnętrznych rubieżach. By powrócić nie jako bohaterowie, ale jako zdobywcy. Rivan i Malak razem chcieli zniszczyć Republikę, ale Malak zdradził swojego mistrza i Revan został pojmany przez Radę Jedi. Był ledwie żywy, a jego ciało i umysł zostały poważnie uszkodzone. Rada uratowała mu życie, ale także odebrała pamięć i przekuła go na broń, której mogła użyć przeciwko Malakowi i jego zwolennikom. Rada nie jest mi nic winna, wyszeptał Rivan. Całe dobro, jakie uczyniłem, nie zrównoważy zła, którego się dopuściłem wcześniej. Bastila uniosła dłoni delikatnie, ale stanowczo zasłoniła nią usta Rivana. Nie mów tak. Nie mogę cię obwiniać za to, co się wydarzyło. Już nie. Nie jesteś tym samym człowiekiem, co kiedyś. Riven, którego znam, jest bohaterem, obrońcą jasnej strony. Pomogłeś mi wrócić, kiedy Malak przyciągnął mnie na ciemną. Riven ściągnął do szczupłej dłoni spoczywającej na jego ustach i objął ją palcami. Tak jak ty i Rada pomogliście wrócić mnie. Bastila odwróciła się, a Riven w jednej chwili pożałował, że to powiedział. Wiedział, że wstydziła się swojego udziału w pojmaniu go i roli, jaką odegrała w wymazaniu jego pamięci. To, co zrobiliśmy, było złe. Wtedy wydawało mi się, że nie mieliśmy wyboru, ale gdybym musiała zrobić to znowu... Nie, przerwał jej Riven. Nie chciałbym, żebyś postąpiła inaczej. Gdyby tamto się nie wydarzyło, być może nigdy bym cię nie spotkał. Odwróciła się znów w jego stronę i ujrzał w jej oczach ból i rozgoryczenie. To, co zrobiła ci Rada, nie było słuszne. Upierała się. Zabrali ci twoje wspomnienia, ukradli twoją tożsamość. Ale wszystko wróciło. Zapewnił ją Rivan, tuląc ją do siebie. Musisz uwolnić się od gniewu. Nie walczyła z jego objęciami, chociaż w pierwszej chwili stała sztywno. Potem poczuł, jak napięcie ustępuje z jej ciała. W końcu oparła głowę na jego ramieniu. Nie ma emocji, jest spokój. Wyszeptała, powtarzając na głos te same słowa, w których Rivan szukał pocieszenia kilka minut wcześniej. Stali tak w ciszy, trzymając się w ramionach, aż Rivan poczuł, że jego żona drży. Zimno tu, powiedział. Powinniśmy wrócić do środka. 20 minut później Bastila spała spokojnie, a to Riven leżał z otwartymi oczami, gapiąc się w sufit. Myślał o tym, co Bastila powiedziała o Radzie, że odebrali mu jego tożsamość. Jego umysł dał się wyleczyć i wiele wspomnień wróciło razem z jego osobowością. Wiedział jednak, że wielu elementów nadal brakowało, że być może utracił je na zawsze. Jako Jedi rozumiał, jak ważne jest odrzucenie gniewu i rozgoryczenia. Ale to nie znaczyło, że nie powinien się zastanawiać, co właściwie stracił. Coś wydarzyło się jemu i Malakowi poza zewnętrznymi rubieżami. Wyruszyli pokonać Mandalorian, a wrócili jako adepci ciemnej strony mocy. Oficjalna wersja wydarzeń głosiła, że skaziła ich pradawna potęga Gwiezdnej Kuźni.
Ale Rywan podejrzewał, że tak naprawdę wydarzyło się coś jeszcze. Był pewien, że miało to jakiś związek z jego koszmarami. Straszliwy świat grzmotów i błyskawic, skąpany w wiecznej nocy. Znaleźli z Malakiem coś. Nie mógł sobie przypomnieć, co to takiego było, ale bał się tego w głębi duszy. Skądś wiedział, że czymkolwiek jest ten straszliwy sekret, na pewno jest zagrożeniem o wiele większym niż Mandalorianie albo Gwiezdna Kuźnia. I był przekonany, że wciąż się tam czai. Nadchodzi burza i nie ma dokąd uciec.